I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem przewidywania Da Vinci. Wyszedł dosłownie parę minut temu film, także na newsie macie, jeżeli oglądacie ten film, to pewnie z godzinę niecałą temu wyszedł. Muszę go też przetłumaczyć dla was. Nie wiem, o czym mówią, ale zaraz się dowiemy. Wiemy, że jest czas decyzji w tym momencie i o altcoinach się troszeczkę dowiemy. Zobaczymy. Bardzo dużo zapytań ostatnio mamy właśnie o altcoiny. Co tutaj się wydarzy? Zobaczmy, co mówi MM Crypto i Da Vinci. There is a big decision time coming up for Bitcoin. Da Vinci J15 took his time again, came back to our show because today he has to share something very important. Mamy bardzo dużą decyzję do ustanowienia, jeżeli chodzi o Bitcoin. Da Vinci znalazł dla nas czas. Bitcoin is in front of a huge decision zone and whenever this decision is made, we will talk about whether Bitcoin will go more likely to the upside, we will share the exact price target, or whether Bitcoin will be more likely to go to the downside, and we will also share the exact price target. Okej, powiemy dzisiaj, czy bardziej Bitcoin będzie szedł w górę, czy w dół, bo jest blisko takiej zony, czy powiedzmy pola, w którym powinno się podjąć jakąś decyzję. Vinci already want to tell us what's way more likely at that point of time. So you want to be here, you want to see his exact setup, his exact game plan. So take a seat, take some minutes, smash up the like button. And that being said, we will also talk about the most suggested altcoin from the last episode. You can already start commenting and upvoting each other's suggestions. Okej, i w tym momencie porozmawiamy też oczywiście o game planie Da Vinci'ego, o altcoinach, które sugerowaliście w ostatnich odcinkach. My też tutaj dajemy łapy, bo właśnie o to poprosili przed chwilą. And also we will cover some of Da Vinci J15's most recent altcoin trades and you really want to hear that, so stay here until the end. That... I porozmawiamy też o tradeach, które wykonał Da Vinci na altcoinach. That being said, without any further ado, Da Vinci J15, we want to come to the most important question of today. How are you doing today, my man? Najważniejsze pytanie dnia. Jak się czujesz, Da Vinci? I'm doing well, not so good, because I was drinking a whole bottle of whiskey with my brother-in-law last night. And... Okay, nie czuję się za dobrze, bo wczoraj wypiłem całą butelkę whisky z moim bratem. Yeah, I'm a little bit hungover, but the show must go on. So how are you doing today? Mam troszeczkę kaca, ale nieźle. Show musi iść dalej. Hey, Chris? Maybe a little better than you, but I also had better days. But we want lepiej niż ty, prawdopodobnie, ale też miałem lepsze dni. To deliver on our promises, we want to push the content. So, Da Vinci, we are here, we are doing our job. We hope the people appreciate that. Smash up the like button for that, and thank you that you took your time, even though you have a little hungover. But we can say you look very healthy and not hungover, like you look very sober. Dziękujemy ci, Da Vinci, mimo tego, że masz dzisiaj kaca, jak to brzmi. Pojawiłeś się tutaj razem z nami i pewnie wypowiesz się na temat kryptowalut. Yeah. Well, thank you. No problem, no problem. Maybe we can go into the Bitcoin charts and... Okej, może przejdźmy do wykresu Bitcoina. See what you want to share with us. Pretty sure you have some really interesting things to share, especially regarding the decision time. Na pewno masz jakieś informacje ciekawe, jeżeli chodzi o decyzję. Well, we know that Bitcoin has taken a 30% dump, right? Wiemy, że mieliśmy korektę 30%. From last few weeks now. Z 13800, czyli z ostatniego tygodnia. And we want to know, well, where is Bitcoin going? Well, you know. I chcielibyśmy się dowiedzieć, gdzie w tym momencie Bitcoin idzie. Pure technical analysis, people. Jeżeli spojrzymy na analizę techniczną i tylko analizę techniczną, you can see that Bitcoin is definitely has lower highs. I widzimy, że w tym momencie Bitcoin ma coraz to niższe góry, czyli widzicie, ta cena jest coraz niższa na górkach. And lower lows. So, i coraz to niższe doły. That definitely defines a bearish trend. To pokazuje, że prawdopodobnie jesteśmy w trendzie takim spadkowym. Now, where can I see some sunshine in this, right? Because like, zobaczmy, czy może gdzieś tutaj słońce wychodzi na tym wykresie. Like, I'm thinking, okay, AB equals CD. Jeżeli sobie spojrzymy na AB, wersja CD, right? We clone this over here.
We're pretty close to this buying area. Jesteśmy bardzo blisko tej mojej wyrysowanej, powiedzmy, zony czy pola zakupowego. Where I've marked for a long time here. This is the gdzie zarysowałem go długi czas temu. Trade location where if you could buy bitcoins in this area, you're golden. Jeżeli możesz kupić bitcoina w tym polu, no to naprawdę jesteś złotym chłopem. Albo kobietą. Golden area. Now that so because this ABCD takes us really close to that. And there's a lot of traffic in that area. Dlatego, że ABCD może pociągnąć nas bardzo blisko tego miejsca i mamy bardzo dużo ruchu. You might say, hey, you know what? We're probably going to head down there. But możesz powiedzieć, że prawdopodobnie zejdziemy tam. Ale Tether, I'm convinced that Tether is scamming. I'm so, even though I have no evidence, I feel it in my bones. I feel it. And wydaje mi się, że Tether skamuje w tym momencie, mimo tego, że nie mamy dowodów na to. And I'm thinking they're printing the money. Wydaje mi się, że drukują pieniądze. To buy bitcoins. Żeby kupić Bitcoin. And if I was doing that, I would do technical analysis and jeżeli ja bym to robił, zrobiłbym to też na analizie technicznej. See this trend line? I'd make sure. Widzisz tą linię trendu? Sure that Bitcoin always got bought up on this trend line. Zawsze bym robił tak, żeby Bitcoin miał najniższą cenę na tej linii trendu. And I think that's what they're doing. I wydaje mi się, że to, co oni w tym momencie robią. So when we see this thing roll over and touch this trend line and bounce off of it. Jeżeli dojdziemy znowu do tej linii trendu i odbijemy się wyżej. It just has to break this high. I wtedy musi przebić ostatni lokalny high, czyli wysokość. Bitcoin has to break this high up here. Hang on, one second. And then we're going to 14,000. Czyli 12,251 około 12,452. Gdzieś w tych granicach. I wtedy idziemy do 14,000. You wanna see ya. Wtedy see ya when I wanna see ya. Right, 14,000 is where we're gonna go. 14 tysięcy, gdzie wtedy pójdziemy. Up, right up here. We're going to 14,000. Now, why 14,000? Why? Dlaczego 14 tysięcy? Only 14,000. It's well, for several reasons. I think we can do AB. Let me see here. I think it was an AB equals CD that takes us up there. But why? Just why only? That sounds amazing. I know. I MM Crypto się zapytał, ale jak mówisz, dlaczego tylko 14? Przecież 14 to jest świetna wiadomość. Like we are spoiled traders, spoiled Bitcoin holders. W tym momencie jesteśmy już tak znudzeni takimi małymi wzrostami, że po prostu takie wyniki nas nie satysfakcjonują. Like, wow, only 14K, that's like tylko 14 tysięcy. That's like 20% in matter of like 2 weeks. That's not so much. To jest tylko 20% w przeciągu 2 tygodni. To nie jest nic. Yeah, exactly. It's nothing. I think the AB was CD. What's it here? Where would it be? I think it'd be right about here. Let me clone this. Let's say, okay, let's take this up here. Ooh, wow, that takes us, oh my God. O, jeżeli zrobił ABCD ostatniego wzrostu, to bierze nas do 0786 na Fibie, 16142, jeżeli byśmy mieli wzrosty. No. We have the 16,000 again. We have been talking about the 16,000 before. No. Da Vinci. I didn't see that. did you remember we have been talking about the 16,000 level? Nie pamiętasz, Da Vinci, jak rozmawialiśmy o 16,000? These guys are cruel. Nie, ci ludzie naprawdę to wiedzą. They set this up like perfectly. Ustawili to perfekcyjnie. What was the 16,000 again? Can you maybe repeat it for our audience? We have been talking about. Możesz powtórzyć, co było 16 tysięcy, kiedy żeśmy o tym rozmawiali? 78.6. Is it 78.6?
And like it's oh my spot. God, no. Da Vinci, you cannot. I wtedy to jest 786. Make this up. It's like on spot, on the exact cent, like on the exact dollar. That's perfect. No, I didn't even like. I didn't. I pamiętamy, że Da Vinci właśnie utworzył te pole już dawno temu i mówił o tym, że wyprzedaż pewnie się zacznie przy 16 tysiącach i w tym momencie, jeżeli Da Vinci uważa, że będzie ta pompa na Tetherze, że oni też patrzą na wykresy i dokładnie wiedzą, w którym momencie wyjść, no to wtedy powinniśmy dojść do 0786 na właśnie wykresie, czyli 16142 dolary około, bo wiadomo. I didn't even see this, right? I just drew these. It's the end of the shorting zone. It's the end of the selling zone. Exactly. I to jest końcówka, powiedzmy, zony, czy pola sprzedaży. Wow! Oh my God! Czyli zobaczcie, tutaj już sprzedaż na przykład jest, już mówi się o sprzedaży, ale nie, jeżeli Tether by miał tak robić, jak mówi Da Vinci, to przyczekają sobie te sprzedaży ludzi, nadal będą pompować, jak ludzie dojdą dopiero do tego, pewnie podprowadzą jeszcze wyżej, że przechodzimy, ludzie się pakują, oni wtedy spuszczają cenę. O to im chodzi. No. Man, so we should have needed that for the introduction. I know. Wow, so you telling me that these guys have set this thing up to go all the way to 16,000? Mówisz mi, że ci ludzie w tym momencie ustawili to specjalnie, żeby dojść do 16 tysięcy? Right now? Oh my God, you know what, I was like a little skeptical about that. Wiesz co, byłem sceptyczny do tej pory, jeżeli chodzi o takie wersje, powiedzmy, z Tetherem. But now, seeing this, because I couldn't find a downward trend, ale teraz, widząc to, that lined up with any kind of fib, gdzie nie mogłem znaleźć żadnej linii, powiedzmy, albo dolnego trendu, który by pasował do jakiegokolwiek fib, czyli fiba. Very nicely, right? Fibonacci zone. But the upwards does. Ale jeżeli chodzi o cenę w górę, zgadza się. Wow, that's incredible. Those guys are real. These, you know what? I'm telling you, these Tether guys set this up. I w tym momencie, co do ciebie mówię, jestem pewny, że ci ludzie z Tethera ustawili to. They had to. I'm telling you. Musieli. I have no proof, but I'm telling you. Nie mam żadnych dowodów. To jest najlepsze zawsze. Nie mamy dowodów, ale myślimy, że to Tether. I feel it in my bones. They're okay. Setting this thing up. And Da Vinci, your feeling is always great. If we just remember back in 2011. Twoje, powiedzmy, uczucia, czy bardziej myśli są zawsze okej, okay, albo bardzo dobre. Jeżeli video, which got like 80,000 views or so. Pamiętasz wideo, w którym mieliśmy 80 tysięcy ludzi, którzy oglądało właśnie wyświetleń. You said, guys, look at Bitcoin. Mówiłeś wtedy, ludzie, patrzcie na Bitcoin. Was hating on you. Każdy mówił nie, każdy był hejtował, każdy mówił, że nie masz racji. And that was also some kind of a feeling in your bones, and you had that several times, like with Mt. Gox. I miałeś też takie, on teraz mówi o długoterminowym, no, złotych strzałach Da Vinci'ego. Dlaczego my go też znaleźliśmy, bo w 2011 roku mówił już o Bitcoinie, gdzie bardzo dużo osób mówiło, że to scam, hejtowali go. Potem mówił o Mt. Goxie, też przewidział Mt. Goxa. Potem mówił, że po prostu wyjdzie, żeby wyjść na pół roku przed. And with a lot of other things. And also... Potem też mówił, żeby wyjść chyba z Bitcoina w 2017 w grudniu, bo cena jest za duża. With the recent breakout above the 200-day moving average, so you have that feeling now again, and I mean, when you have a feeling in your bones, Da Vinci, we should listen to that. I jeżeli masz właśnie takie uczucie jak teraz, że wydaje ci się, że to Tether, powinniśmy ciebie słuchać. Yeah, I don't know, but you know, I'm not always right, but this really feels right. Nie wiem, nie mam zawsze racji. Oczywiste to jest, że nie mam zawsze racji, ale coś tutaj jest na rzeczy. I mean, when you're talking about Tether, jeżeli rozmawiamy o Tetherze, something's like here's it's really simple to say it feels something's wrong with Tether. Bardzo łatwo jest tutaj powiedzieć coś, że coś złego dzieje się z Tetherem. All they have to do for me, for my feeling to go away completely. Jedyną rzecz, która musiałaby się zdarzyć, żebym nie uważał tego, co się dzieje w tym momencie z Tetherem, is this call up Deloitte, call up Ernst & Young, one of those guys.
A więc rozmowa z Ernstem Youngiem czy rozmowa z Deloitte. And I'll even invest in Tether. I'll even save my money in Tether. Heck. Wtedy bym naprawdę inwestował pieniądze w Tether. Jeżeli oni by weszli też. No, they don't want to. Nie, nie chcą. Tacy gracze nie chcą wejść. Why? Dlaczego? You know what? We met the CEO of Goldman Sachs in Davos. Maybe we should give him a call and ask him what the F is his plan. Może jak byliśmy w Davos, mogliśmy się zapytać CEO of Goldman Sachs, który był tam, jakie rzeczy mogą się tutaj dziać. I must say I'm a little bit pumped right now because what you found out there and oh, there I'm back. It's not lagging. Perfect. What you found out there is actually really amazing. To co znalazłeś, Da Vinci, to jest naprawdę niesamowite. The likelihood? What's the likelihood for that? Jakie jest prawdopodobieństwo tego? I mean, we have been talking now about bouncing off from this trend line and then maybe going following the AB equals CD going to 16,000. But what's the likelihood? Jakie jest prawdopodobieństwo właśnie tego, że dojdziemy do 16,000 dolarów? Think this is like 51% or are we talking about a significant likelihood? Mowa jest o 51%, czy I would say it's right now honestly it's 50-50 because w tym momencie jest 50-50. You have to say okay, well we're definitely in a downtrend. Right? W tym momencie musimy powiedzieć sobie oczywiste jest to, że idziemy niżej. Based on technical analysis. Jeżeli byśmy spojrzeli na techniczną analizę, ale zobaczcie, teraz taki wątek poboczny mój. Jeżeli nawet ktoś steruje teraz w tym momencie tym rynkiem, analiza techniczna mówi, że idziemy w dół, tak? No to teraz każdy sobie zakłada shorta w tym momencie, bo analiza krzyczy dół. I zobaczymy, czy faktycznie pójdziemy w zupełnie przeciwnym kierunku, żeby wydoić po prostu tych wszystkich na shorcie. Zobaczymy, co dalej. But it's 50-50 based on technical analysis, but I would say. Jeżeli spojrzymy na analizę techniczną, jest 50-50 też. If I, with my gut. Jeżeli to, co mi podpowiada sumienie. I would go with the long side because poszedłbym w tym momencie w longa. It's like the it's the most unlikely scenario. Bo w tym momencie mamy najbardziej mało prawdopodobny scenariusz. Gdzie bardzo dużo traderów w tym momencie zakłada takie wejście. Bardzo dużo traderów w tym momencie patrzy na wykres i mówi, idziemy w dół. And because most traders are going short. Dlatego, że bardzo dużo traderów idzie w shorta, to co mówiłem przed chwilą, zobaczcie, zanim jeszcze dowiem ci powiedział, nie oglądałem tego filmu, bo miałem 4 minuty, zanim się zaczął. There's a probability that you know what you can get you, this could be it turns into a short squeeze and go higher. Wtedy możemy mieć short squeeze na shortach, czyli oczywiście i pójdziemy wyżej. Let me please mention something, Da Vinci. You will remember that. You because you said it. The market is designed to take the most amount of money from the most amount of people most of the time. I wiemy, że market jest tak stworzony, tak skonstruowany, żeby wziąć jak najwięcej pieniędzy od jak największej ilości ludzi w jak najkrótszym czasie. So when everyone is going short and you have a lot of fuel to the upside because there might be short liquidations, that might open huge opportunities for everyone in the market who is aware of that. So thank you so much for sharing that also, Da Vinci. Dzięki, Da Vinci, za to, że się z nami podzieliłeś. And yeah, let's take a look at a trade. Let's take a look at a trade. Let's see if we can find a trade to get in on this particular upside if we're going there. Zobaczmy, czy możemy znaleźć jakiegoś trade'a, jeżeli chodzi o Bitcoin. So if you wanted to get into a trade on this, right? You were like, okay, so where would I get in on this action? We're gonna have to go down to those shorter time frames and zoom in a little bit. And see where we can what we can see here. Okay, musimy przejść na mniejszy interwał czasowy, powiedzmy na godzinny. So because Bitcoin loves fibs, loves its dlatego, że Bitcoin uwielbia fib, czyli no Fibonacci line. Fibonacci's. Let's see if we can find an entry point, a decent entry point. I zobaczmy, gdzie możemy ewentualnie wejść. It already came down to the 50% level. Widzimy, że doszliśmy do 0,5 poziomu na fibie.
The 61.8 from here is below this trend line, which is still possible. 6.18, czyli około 10,538 dolarów, nadal jest możliwe. I would suggest you put your buy orders at the 61.8. Moja sugestia jest taka, żeby może wyjść na 6.18, 10,538 dolarów w longa. Or even the 78.6. Because albo nawet 7.86, czyli 10,123 dolary. The dip down is not indicative of a definite breakdown. We have to break. Bo w tym momencie nie mamy takiego dokładnego potwierdzenia zejścia z kolejnymi niższymi cenami Bitcoina. Jeżeli Bitcoin chce iść niżej, musi przebić ten poziom 9600 dolarów. Has to. Absolutely. What's the price? What is it? Hang on, let me just put the magnet so we can get 9,600 approximately. It's $9,614. So 9,600 dolarów. We have to break that level. Musimy przejść poniżej tego poziomu. In order to say Bitcoin is going lower. Żeby stwierdzić, że Bitcoin idzie jeszcze niżej. The thing is, right? If we come down in here. If we don't break that level and just comes into this buying area. Jeżeli nie zejdziemy poniżej tej linii i przejdziemy tylko do tej ustalonej linii kupna. Yeah, let me just mark the buying area. Właśnie zarysuję teraz pole, gdzie można ewentualnie zakupić albo pójść w longa. Oops. Also in the meantime, guys, if you are excited about that setup and what DaVinci has been sharing with us right now. Please make sure you take a fraction of a second and smash up the like button. It supports us and it's completely for free for you. So please, DaVinci, let's go on. Okej, okay, tylko przypominał o lajkach, żeby dać w razie czego, jeżeli wam się podoba to, co robią. So let's say we wanted to get into this long. I mean, honestly, you could do it right from here and that's a 15%. That's huge risk, right? 15% risk. All the way up. W tym momencie, jeżeli byśmy zeszli do samego dołu tej linii przebicia, to jest 15% ryzyko. To jest bardzo duże. Ale zobaczmy, co możemy wziąć z tego 15% ryzyka. More than a 2-1, almost. Więcej niż 2 do 1. It's a 3-1. Prawie 3 do 1. Right? Risk to reward ratio. Ryzyko do nagrody w tym momencie. Kind of heavy on the on the losses though. So you want to get into at a nicer position. The best position was right here. Najlepsza pozycja była tutaj. At the 50%, at 10%. But really what we want is less than 10%. We want like a 5% risk. Mm-hmm. Więc my chcemy mniej niż 10% ryzyka. Najwięcej to jest 5% w tym momencie. Right. We don't really like the risk. We like the gains. Exactly. So we want a 5% risk, so it's all the way down to 71.6. We might come down there actually. You know what? If you want to wait, or you could always sprinkle your buy orders all the way. Once we get down to this line, I think we're going to come back here. Jeżeli dojdziemy do tej linii, wydaje mi się, że jeszcze odskoczymy od niej, czyli to jest około 10,847 chyba dokładnie, zaraz zobaczymy, bo będę mówić. I really do believe we're going to come back to this purple line, which is the long-term trend line, and you can start sprinkle your buy orders down here all the way down. I możemy właśnie kupować wtedy swoje bitcoiny, jak będzie spadał jeszcze niżej. To here, because we don't know for sure if we're going to come all the way down here and get the best. Aż do 10,103 dolarów. To reward ratio. Yes, yes, yes. Looks like we could, because we've got a 5% risk to reward ratio here. Wydaje nam się, że okej, możemy takie ryzyko podjąć, bo mam tylko 5% ryzyka, bo wtedy 9,614 dolarów. On this Fibonacci. So, czyli wiemy ewentualnie, jakie widełki dać. So don't be surprised if we do. We come all screaming down here and then bounce and see. Możemy iść jeszcze niżej i odbić się właśnie od tej granicy. When I see you, it's not going to be like right away, but rapidly. But I mean, that would be a signal once we break through and pass through this purple line, we're not coming back.
Jeżeli znowu przejdziemy tą linię purpurową, nie wracamy raczej przed 16 tysiącami dolarów, już co powiedzieli wcześniej. Wow, that would be amazing to see. And for everyone wondering right now, oh, where is the trend line at? Where is the buying zone at? And so on. We will obviously also share, as always, the Coinergy setup in our Telegram group. You can just go there and the link is also in the description. Okej, teraz jeszcze mam też na Telegramie, na grupie wszystkie te wykresy, także możecie się też dołączyć. Description down below, you will find it there and actually see the exact setup also, guys. And yeah, DaVinci, that looks like a perfect game plan so far. Okej, to jest perfekcyjny plan gry w tym momencie. So all we have to do is just like set it up and let the time tell us whether we are right or wrong. Exactly, exactly. So we just have to wait and see what happens. I mean, I prefer that the Bitcoin just came back down just to the line and then bounced off there, right? And that would really help us set up the trade, be more confident in the trade, because it doesn't break this low, it really increase the confidence level. Jeżeli byśmy nie przebili tej purpurowej linii, tylko byśmy się odbili od niej, to by jeszcze potwierdziło nasz poziom, powiedzmy, no, zaufania do tego. Yes, yes, yes. So that's perfect. So far, so good. The Bitcoin part is already over. Thank you so much for sharing that with us. O, już widzę, że będziemy rozmawiać o Cardano. And honestly, man, I'm already surprised. We didn't talk about that before. Thanks for that, DaVinci. And yeah, we can see it already on the top. You want to talk about Cardano also because that was the most suggested altcoin and also the most upvoted altcoin. So maybe we can go over and also a shout out to you guys. Thank you so much for commenting last video. You can comment this one also with your favorite altcoin. And as you can see, if you upvote each other's altcoin, the likelihood is higher that it gets chosen. So how is it about Cardano? Is there anything like positive to say or not? Okay, czy jest coś pozytywnego, jeżeli chodzi o Cardano w tym momencie? Negative to say regarding the TA? Well, I think in the dollar, on the dollar value of Cardano, I'm not seeing some good signs here. Jeżeli chodzi o Cardano do dolara, w tym momencie nie ma fajnych tutaj, powiedzmy, ciekawych oznak. We've got a gap here. We've got a gap here. Mamy przerwę tutaj, przerwę po lewej stronie. Right. Cardano looks like it wants to roll over and touch the 200-day moving average. Widzimy, że w tym momencie Cardano jakby chciał jeszcze spaść niżej i dotknąć 200-dniowej średniej kroczącej. And then yeah, so where'd my gap go? There it is, right? And so yeah, I don't see a positive thing here going with, and then with Bitcoin wanting to go up. Oh my God, Jesus, this thing's gonna get crushed. Jeżeli Bitcoin będzie chciał iść jeszcze wyżej w stosunku do Bitcoina, no to Cardano będzie jeszcze bardziej zniszczone. Maybe it will get more crushed in Bitcoin, but also in US dollar it can get crushed, yeah. Exactly. Now, do I see any kind of like structure saying, hey, you know what, this thing wants to collapse completely? Czy widzę jakąś strukturę, żeby dowiedzieć się, że Cardano chce naprawdę mieć konkretny spadek? No, I don't. Nie, nie widzę. So I would say that let's draw a trend line and see where this thing might bounce. Okay, ustawmy linię trendu, zobaczmy gdzie może ewentualnie uderzyć teraz Cardano. Also, I want to remind the people, in the end we will share DaVinci J15's very special altcoin picks and also tell you how you can take advantage of these altcoin picks or of future altcoin picks in the future. So make sure you wait until the end, you really want to see that. So okay, i też warto zostać do samego końca, bo DaVinci powie o altcoinach, które widzi jakąś przyszłość. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś altcoin, wiadomo, którego bardzo łatwo ruszyć sceną, bo wtedy was o tym powiadomię, bo to może być też pump and dump. Ale wiecie, że jestem po dwóch stronach płotu, więc zaraz zobaczymy, co to będzie. Yeah, we're looking at like 6 cents or something like that, around the 6 cents area. We might bounce off of here. Widocznie widzimy, że tutaj, jeżeli chodzi o dolara, możemy odbić się od 6 centów za Cardano and go a little bit higher. I można iść jeszcze wyżej. I don't think we're gonna test those gaps. Nie wydaje mi się, że będziemy testować te przerwy, które były wcześniej na wykresie. I think Cardano, because it has a lot of support, is probably gonna go a lot higher
eventually in the summertime. So wydaje mi się, że Cardano pójdzie dużo więcej w lato, gdzie mamy bardzo dużo tego tej linii wsparcia. But for now we're looking a little laggy here on the dollar value of Cardano. Looking at the Bitcoin side of it. Jeżeli chodzi o Bitcoin, yeah, it's this thing looks like. Czyli Cardano do Bitcoina. Like nonsense, it's not going anywhere. W tym momencie nigdzie nie idzie Cardano w stosunku do Bitcoina. It looks like it's dead in the water. Wygląda jakby było martwe. Water. It looks like nonsense, that's so funny, man. Yeah, sometimes charts make no sense at all. I know. We got a ski slope down here, we went sideways and another ski slope. I think at best we can hope for is Cardano goes sideways. Najważniejsze, co możemy w tym momencie sobie życzyć, to żeby Cardano szło torem bocznym albo trendem bocznym, ale... Sometime in the future. Because this thing does not look good for Bitcoin. Dlatego, że ta rzecz nie wygląda ze świetnie, jeżeli chodzi o Bitcoin. In the Bitcoin side. I'm a little depressed about that because... Jestem troszeczkę zdenerwowany na ten temat. Because I've got a lot of alt bags, right? I'm like right. Bo mam w tym momencie bardzo dużo altcoinów, dużo toreb ich. I'm this guy right here. Jestem tą osobą, którą tutaj widzicie. Aha, no to jest ostatni też hit, można powiedzieć, internetu, jeżeli chodzi o muzykę. Także zapraszam na nich, może go gdzieś znajdę. If anybody's seen this video, right? You should check it out. It's very funny. I'm this guy right here, my old bag. W tym momencie jestem tą osobą tutaj właśnie, czyli rekt, osoba, która no, została położona przez Bitcoina, bo ma bardzo duże ilości altcoinów. And you know guys, what? Make sure you check it out. You know what? I feel that the alts have bottom because a lot. Wydaje mi się, że w tym momencie altcoiny jesteśmy w tym momencie despair. A lot of people are in the despair phase. Despair oznacza dokładniej rozpacz. They're just selling their alts at the bottom. Bardziej despair, powinniśmy powiedzieć tak. And that's why I've started picking up alts, right? And let's go on to my. Dlatego w tym momencie, gdy mamy rozpacz. My alt story, my little alt story. Yes, I've been picking up alts and selling them on half, on a double. But the thing is. Am I that big of a whale? Because here, I called the top. I got right there. I sold my altcoins here and. I w tym momencie, gdy na przykład miałem tutaj jednego swojego altcoina, sprzedałem bardzo dużą ilość. And nobody took the buy order. So I'm still waiting for my. I nikt nawet nie kupił w tym momencie mojej rzeczy, które kupiłem wcześniej. My seller to czyli ustawiłem opcję sprzedaży i nikt nie kupił w tym momencie. To be hit. It was too big, da Vinci. I w tym momencie powiedziałem, oh yeah. Your sell order was too big. Dlatego, że twój sell order był za duży. Oh my god. And same here. And same down here. I'm... Tak samo z innym, powiedzmy z inną krypto, tu mamy OGO do BTC, widzę. Get real people. Right? Nikt nie chce kupować w tym momencie altcoinów. Are you really, are you kidding me? I mean, like, I didn't get my fill on. Na żadnych z tych sprzedaży nie zostało wypełniony mój, powiedzmy, sell order. Three. Czyli, powiedzmy, no, zamówienie sprzedaży. O, tak. Three orders. But you know what? That's the life of a trader. Well, actually, that's just investment. I'm not trading. I'm investing. Ale to jest życie tradera, także pamiętajcie, że ja nie traduję, ja inwestuję. And yeah, I mean, I just got unlucky. Po prostu nie jestem szczęśliwy w tym momencie, bo nikt nie chce kupować. Da Vinci, as happens, it can happen, but you were able to sell some of your bags actually. And for everyone who wants to take advantage of his trades, one thing to do is be subscribed to our channel, hit the bell. Second thing is to do. Be subscribed to David. Okej, ja sprawdzę, czy jeszcze tutaj jest coś ciekawego. Mamy dwie minutki. Zobaczymy. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować. Okej, to jest jeszcze ważne. I hope that everybody is enjoying this ride. Mam nadzieję, że każdy cieszy się z tego wzrostu, jeżeli chodzi o Bitcoin. And has some skin in the game. I'd hate to see that our 30,000 audience that watches our video
Nie chciałbym widzieć tego, że 30 tysięcy całych naszych subskrybentów, którzy oglądają nasze audycje. Every once in a while that we post it. Do not. I would hope that everybody has Bitcoin. And no, chciałbym, żeby każdy miał Bitcoina w tym momencie. Nobody's like, oh yeah, I'm a notecoiner. I'm just watching here because it's entertaining. Oh please, people. At least buy. I niektórzy mówią, nie, nie, ja tylko oglądam, bo jest przynajmniej co oglądać, nie kupuję nic. At least buy $100 worth. Wystarczy, że kupisz $100 wartych. W Bitcoinie chyba. We have said that so often. I mean, many people don't buy in because they want to have cheaper prices, but we have always said you need a long-term holding portfolio no matter what. I bardzo dużo osób w tym momencie czeka na sprzedaż albo na spadek ceny Bitcoina, na jeszcze niższe walory, powiedzmy. No i bardzo często tutaj mówili albo mówiłem, czyli jako MM Crypto, że należy mieć swoje portfolio do tradowania i swoje portfolio long term hodu, jeżeli chodzi o długoterminowy czas przetrzymywania bitcoinów. Then you can have a trading portfolio trying to outperform the market, but if you only have a trading portfolio, at some point of time the likelihood is very high that the market will leave you behind and then you might never catch up. So it's very good that you said that again, and everyone watching that should ask or question himself. Do you have skin in the game? Do you have a calculated risk in the game right now? Or do you really want to wait until the market goes lower and throw your whole money in? I to wszystko zależy od tego, jak ty podchodzisz do swojego tradu. Jeżeli masz taki plan, że czekasz tylko na korekcie, no to jest twój plan i wtedy ty decydujesz nad ten temat. Jeżeli masz zupełnie inny plan, że jesteś już w pozycji, a czekasz tylko na korektę, to jest świetny plan. A jeżeli nie wierzysz w Bitcoina, tylko wierzysz w altcoiny, no to troszeczkę idziesz pod wiatr w tym momencie, ale też jest twój plan, bo zrobiłeś swój research. To jest najważniejsze. Dobra, zacznijmy, może albo zakończmy, a nie, do tego komentarzy, do komentarzy przejdziemy później. Także życzę wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.